Witajcie. Jest 15 sierpień. Zapraszamy na czwarty zbiór pomidorków. A zaczniemy od odmiany, na której mi najbardziej zależało ze wszystkich. Na wielu mi zależało, ale na tej wyjątkowo. A dlaczego? Ktoś zapyta. Co widzicie Państwo teraz? Jaki to jest owoc? Kawon, arbuz, anguria, melancia, watermelon, sandia, lubenica, wassermelone, citrullus, lanatus, arbuz, pastekłe i wiele innych nazw w różnych językach. A jaki związek ma, ktoś zapyta, arbuz z pomidorem? Oto odmiana pomidorka o nazwie arbuzny. Arbuzowy jest nareszcie dojrzał. 15 sierpień. Wchodzimy. Chrzęszczą suche pędy pod stopami. Tak, tak, sezon dobiega końca. Wiele arbuzów są jeszcze nie gotowe do zbioru, ale kwestia kilku dni. Oczywiście te, które mają zielone pędy. A arbuz, o którym wspomniałam, rośnie zaraz w tym rzędzie przy wejściu. Najpierw mega groniasty czerwony, następne dwa krzaczki to właśnie ten. Musiałam wrócić po pudełko z opakowaniami, ale zobaczcie, tu na brzegu jeszcze rośnie roślinka, warzywo o nazwie jakiej? Cyklantera. Pierwszy raz mam i tylko jedyny krzaczek. Tak owoce cyklantery wyglądają i liście. Roślina pnąca. Jedliśmy ją jako konserwową, to znaczy owoce małe, konserwowe i bardzo podobnie do ogórka smakowały konserwowego. Nadchodzi człowiek od pomidorków. Sykatorki. Kolego Pawle. Ale żeś zaskoczył mnie. No wiesz co, chcieliśmy ci pokazać sprzęt, którym będziemy ścinali. Dobra, dobra, dobra. A to żartowni się. To mnie zaskoczyłeś. No dobrze. Kolego Pawle, w części, której na ten moment nie pokazałam, już ścieliśmy takimże sekatorkiem, którym łatwiej jest ciąć, to fakt, ale on w różnych miejscach leży. No dobrze. I dlatego nożyczkami było cięte, które są porozkładane, wiesz, wszędzie. A teraz zobaczcie Państwo, najpierw pokażę razem ze zdjęciem. Czy jest... Oj, sorry, nie to opakowanie wzięłam. Czy jest różnica w wyglądzie? No jasne. Ale to jest przecież grafika. Tuż. W każdym razie wspólny mianownik jest. Tu mamy u góry na zdjęciu smugi ciemne. I na pomidorku też są ciemne. Dobrze, ścinamy. Nasz... O, zobaczcie, kiedy był siany na rozsadę? 22 marca. I teraz jak to ściąć? Też są króciutkie. Duży. O, jaki już miękawy. Arbuzowy. Ile ich tu jest?
pięć, spójrzcie Państwo, pięć pomidorów takich okazałych blisko siebie. To co, tniemy dalej. O, no ten to nawet pokaleczony został. A, już za długo był na krzaczku. Arbuzowej. Suszynki. Tak. Sprzęt ostry. Do cięcia. I rzeczywiście my kupiliśmy, to znaczy coś zamawiałam przez internet. I zobaczcie, za jakieś niecałe 11 złociszy na Allegro można kupić. Ujęty. Tak, tego nie, jeszcze poczeka troszkę. No pięknie, to 4 sztuki. Ale zobaczcie, na przykładzie tych dwóch, tylko jeden z nich ma tak wyraźne kontrastowe barwy. Na pozostałych już tak nie ma. Także z tego pobiorę nasiona. Około pewnie ze 40 deko. O, pęk, spójrzcie. Pęk. Tutaj już ile muszek jest. Bo zobacz. O lala. No nie sposób. No faktycznie nie sposób wszystkiego robić jest. Dobrze, przerobi się zaraz. Bąk koński, a to łobuz. Dobra. No i tak dalej. Tu kolejne grona. A reszta niech jeszcze dojrzewa. Nie za długo. Ale chociaż do jutra. A krzaczki, jakiej wielkości krzaczki? 1,90 m max. Arbuzowe jeszcze pąki kwiatowe. Na razie liście odpukać są zdrowe. Nie pryskamy niczym. Zupełnie. Poza tym na wapnem. Kolejna odmiana. No właśnie, i tu nam się nie zgadza. Ja nawet nie rozkrajałam już tego zebranego, bo podpis mówi tak. Bolsza jaraduga, wielka tęcza. Kompletnie nie wygląda tak ten pomidor. Ja nie dopuszczam tego, że pomyliłam się w wysiewie czy w znakowaniu, ale zawsze, słuchajcie, no może się zdarzy, może nie wiem co nawet. Tak powinien wyglądać. To jedynie szansa jeszcze, że ta odmiana rośnie w innym miejscu i będę mogła porównać wygląd. Jak gdzieś indziej będzie tak wyglądał, to znaczy, że no... No. Także zrywamy. Ścinamy tego. Krzaczek ma też tak 1,90 m, jak arbuzowy. Bazylia obok rośnie. Dalej, przechodzimy do wspaniałej odmiany. Czy uda w końcu się ją zerwać? Zobaczymy, odejrzymy. Skarbonka, czyli kopilka. Te jeszcze są niedojrzałe. Twarde. Ale ten jeden, ciachniemy go. Z tego opakowania pochodzą nasiona. Za twardy, za wcześnie. Tak, ale chciałam go już, ale upał telefon, nie chcę wyostrzeć. Ale kształt, zobaczcie. Piękny. Twardy jest, tak, ogólnie to twardy porównując, nie? Te pomidory wszelkie, które już prawie doszły. Twarda sztuka. Kopilka. A w drugim foliaczku mamy tę odmianę o ślicznym kształcie. Bardzo. I chyba będzie do ścięcia. W sąsiednim rzędzie jest pomidor o nazwie Gwiazda Teksasu. I też nie wygląda tak jak na opakowaniu.
Chyba, że chodzi o taką fazę dojrzałości, jak na tym pomidorku. No to można się dopatrzeć podobieństwa. Tyle, że tu mamy na zdjęciu żółty z zewnątrz, w środku różowy i na szczycie. A tu tak nie ma. Kolejne niedojrzałe. Tu zielone. Także też ja wykluczam pomyłkę. One są miękkie już. O, jaki wielki, pokaż. Także pozdrawiam wszystkich Państwa, pomidorowców, arbuziarzy i w ogóle oglądających, kochających przyrodę. Pozdrawiamy. Dobrze, niech ten mój małżonek się teraz nacieszy tymi zbiorami, bo pracy w to wkłada tyle, że to głowa mała rano przed pracą lecieć, podlewać. Słuchajcie, tych foliaczków kilka jest, konewek trzeba się nadźwigać. A tu mamy, kto pamięta? Zielony tygrys. Widziałam, że są, on sam odchodzi wręcz. Widziałam, że są odmiany o innym kształcie i tej nazwie. Ale to tak jak z arbuzami. Wiele ma tę samą nazwę. Zobacz, jak lekko odchodzi. Tak, i wiecie co? On jeszcze bardziej na pomarańczowo się przebarwi. Tak, jeszcze zdjęcie pokażemy. I już teraz jest słodziutki, a jak nabierze pomarańczowej barwy, rany. Niebo w gębie. Jeszcze tak szybko. Ta gwiazda Teksasu niby, wysokość ma 2 metry, 2,5. Dużo ma pomidorków. A teraz słuchajcie, równie wysoka. O rany, spójrz co tu się robi z tą odmianą. Ona idzie po suficie, skręca. Trzeba ją za rok w tamtej części wyższej posadzić. To jest... No, wiesz, no ja ci mówię, mąż pyta mnie, daj mi niskie, daj mi średnie. Ja daję, ale zobaczcie, pomidory rosną same jak chcą, tak naprawdę. Nie tak jak jest deklarowane w opisie. To jest odmiana Corazon. Nie mam oryginalnego opakowania. Ja jestem zachwycona. Aż dech zapiera. Ile jest na jednej kiści? On jest normalny w smaku. Nie żeby jakiś super, tak jak na przykład ten zielony tygrys. Ale rewelacja. Inaczej nie można powiedzieć. I nawet, wiecie, jakby przyszła ta przeklęta jakaś zaraza, choroba, jakakolwiek, to człowiek już jest, no co, szczęśliwy. Z powodu chociażby takich widoków. Aż mi żal ścinać. Chcę zrobić zdjęcie, ale jak? Pytam się jak? Nie da się tego objąć. Silny krzak. Tego grona to 3Z nie ma, ten i tamten. No tak, bo tu co? Jeszcze dochodzą. Tak, jeszcze. Sakiewka. I on jest ani nie za duży, ani nie za mały. I wiesz co? Jeszcze zwróć... O, i Państwo, zwróćcie uwagę, jakiej wielkości wyrównanej są te pomidory. Nie tak jak u innych odmian, że mamy duże, potem coraz mniejsze. Do pojemniczka akurat jakiegoś. Tak, tak. Oj, ten za blady chyba. Miękki. Wiesz co, ta, chociaż daj na przetwory, nie będzie obciążał.
do gara pójdzie, będziemy dusić. Mam korazon i jest pełny mięsisty w środku. Tych już nie, tego weźmy inaczej. A tu jest jakiś inny kształt trochę. Gdzie inny kształt? O raju, jaka bomba! Tego najpierw, ja trzymam. Wiecie co, tam kolos się wyrodził, zaraz pokażę. Chyba jeszcze musi dojść. Jak go tu... Oj. On jeszcze z tej strony jest... Pokaż. Zielonka. Dobra, to będzie następnym razem, rzeczywiście. A wydaje się, że już... Dobra, będzie do następnego pokazania. O, a jak jesteśmy, spójrzcie, jaka wielka papryka. Zaraz powiem odmianę. I gdzie kupiłam? Wielka. Nazywa się tak, Dulce de España od sprzedawcy z Holandii. Z Niderlandów. W Ekenszaden przysłał pisane. Krzaczek 70 cm. No i teraz, kolego Pawle, to druga z odmian od ciebie. Właśnie przed chwilą był korazon, a teraz anazoeur, podobny do Jerozolimy. Ale Jerozolima niestety wcale nie jest podobna. Zobaczcie. Absolutnie. Chociaż Jerozolima na zdjęciu ma no prawie, że taki wygląd, tylko dużo pasów. Zobaczcie, jaki piękny ten. To tniemy. A może tak go, wiesz, jak go nagrać. Miękki? Czy... Miękki. Te pękania, to wiecie, zależnie od odmiany. Skoki temperatur mają też znaczenie, ale niektóre byki... Przejrzały jest. Tak, jest bardzo dojrzały, ale niektóre, że tak powiem, byki, pomidory wcale nie mają pęknięć. A niektóre małe mają pęknięcia. A no, jak to się mówi? A na co eur? Lubię taki wygląd. Ciekawe, co za rok będziemy testować. A teraz właśnie spójrzcie, Jerozolim. Pokaż go tak, o, masto, ale nie aż tak jak na zdjęciu. Czubek jest zarysowany, pasy są, tylko inne. O, i ten jest jeszcze, o, tu macie kształt bardziej podobny. Jest? No jest. Powiedzmy, że jest. Dobra, mamy Jerozolim. O, proszę, nastał czas na konik. Sam odpadł. A to... Zobacz, jaki bezczelny. Opakowanie pokażemy teraz. A tu patrzcie, zielone. Konik morski. Ten konik nie ma tutaj takiego dzyndzołka, a te mają większe, mniejsze. Im bardziej pękatrze, tym zatracają go chyba, ten czubeczek. Metr 80 wysoki. Z takiego opakowania pochodzi. Konik morski. Idziemy dalej. Kolejna odmiana ma 2 metry wysokości. Jest to z takiej serii. Stallon Nero Vorony Żerebiec. Czyli w tłumaczeniu czarny ogier i jeden pomidor już
spadł i jeszcze jaki popękany. No i co jeszcze? Jeszcze coś bardzo nieciekawego. Gdy nagrywałam pierwszą część pomidorków, mówiłam o tym, że na tej odmianie niestety, ale oznaki wapnia było widać. O, proszę bardzo, weź ode mnie. Zaraz pokażę Państwu. Brak wapnia. Oznaki braku wapnia. Tak, na zielonych owocach poszedł oprysk preparatem wapniowym, ale jak widać dwukrotnie. A proszę, jeszcze jeden. Jest bardzo podatna ta odmiana. Tylko na jeszcze jednej występowało to. Ojej, dawaj. To już było pryskane przecież dwa razy. No strasznie, strasznie widzę. Jest. O, jest jeszcze jeden. Nie, to jest już, to ci nie dojdzie. To już. Ale to się nie nadaje do jedzenia. Do niczego się nie nadaje, kaput. Idziemy dalej. Porównajmy wizerunek. Góra jest ciemna? Jak na opakowaniu? Jest. Wielkość w dłoni? Na zdjęciu jeden pomidor w dłoni. Może to dłoń niemowlęca? Nie, nie. No dobra, ale jest. No i czubków nie ma takiego. Zobacz, widzisz? Jak na zdjęciu. Okej. A spójrzcie, z tej serii Stallone mam jeszcze takie dwa. Italiański. Tak. I Bajo. Już inny wygląd. Czyli trzy były z tej serii. Gargamel Yellow, proszę, tutaj zostaje. Ale dzisiaj znajomi wpadną, to sobie zerwą co nieco pomidorków. Czyli Gargamel Yellow. A tu, zobaczcie. Też chyba zostawimy. A tu jest Gargamel. Nasz Gargamelek. Znany. Już opakowanie pokazywałam wcześniej. One tak już odpadły. O, dwa gargamelki yellow i zwykłe, klasycznie znane. A reszta zostanie. Tu faza dojrzewania. No i mamy jeszcze ten... spójrz, co się zrobiło. No nie da rady wszystkiego zaobserwować. Zobaczcie Państwo. Czy ktoś miał takiego pomidora? I tu właśnie z tego szok. A wtedy z tego szok. A jak te? Przezerwać. I to jest odmiana Malachit Syberyjski. No tylko się nie wybarwił tak jak trzeba. Ale miękki jest. Ale miękki. No to widzisz, tu słuchaj, wysoko. O, spójrz jakie tu są. Ojej. Czekaj, bo papryki wiszą. Ojej, jakie papryki, spójrzcie. Opakowanie sybirski malachit. I pomidorki. A tam jest właśnie, a to jest opakowanie od tego gargamelka długiego. O, i tu mam ujęcie jeszcze na korazon. Oblepiony owocami. Do samej góry. Miałam pokazać sekundę. Papryka. Papryka, która pochodzi z nasion gigantów. Z papryki o długości 43 cm. Ja mam również wysianą w innym miejscu już ze zbioru z takowej papryki, z mojego. Ale to, co widać, to jest jeszcze z oryginału. Jest prosta. A na rekordy, gdybyście chcieli bić na długość papryki, to liczy się jak najbardziej prosty owoc, bez tych załamań, zakrętów. Bo nie będzie to liczona długość łącznie w tym zawinięciu, tylko po prostej. Czyli na rekordy musi być jak najbardziej prosta papryka. Owoc. A jest jeszcze taka papryka o nazwie Giant Aconcagua. Ona jeszcze nie ma ani jednego owoca. Ma kwiatuszki. To jest odmiana o bardzo dużym owocu. No i jest wysoka. Ma już koło metra. Z
sorry, z 80 cm. A teraz druga jakby seria Stallone, Ba i O. Czyli ogier gniady. Kształt ma być taki. Ten troszkę jest taki, a tu bardzo łatwo odszedł kształt już huchu. I spójrzcie, na jednym gronie jakie mamy kształty. Lekko odchodzi. A tu zobacz, jeszcze nie, jeszcze poczeka. Krzak ma 2 metry i na górze jeszcze kwiaty. Tu jest pomidor wełniasty, ten, który nazywa się aksamitny koleś. Zapomniałam go przekroić po zbiorze w drugiej części. Jakoś tak mi umknęło. Taki owłosiony. Meszek. A i wiecie co? Myślę, żeby kupić taki mini mikrofon, bo tak jak już mówiłam, pisałam tam niektórym z Państwa, no nie mogę głośniej, bo są sąsiedzi, bo wiecie. Więc postaram się jakiś tam niedrogi mikrofonik kupić i będziecie wyraźniej słyszeli. Bo rozumiem też, że są osoby, które no nie zawsze, prawda, mają dobry słuch. Nie da się bardziej rozgłosić sprzętu. Także wezmę na to poprawkę. Jak macie jeszcze jakieś wskazówki czy coś, to proszę pisać śmiało. A tu jeszcze ścinamy wesołego sąsiada, ale tylko pierwszy owoc był taki piękny. Plenny jest. Tak. One miękkie. Tutaj będzie tak. To z boku tego sąsiada. Bez oryginalnego opakowania. To jest opakowanie od tego właśnie z Meszkiem. Barchatny piżon, czyli aksamitny koleś. Aksamitny koleś ma 1,10 m wysokości. I tfu tfu, napsał urok. Liście ładne. Zresztą jak u wszystkich tu. Znajomy mówi, który wpadł do nas z małżonką, że on pryska i u niego nic nie pomaga. Też ma w foliaku. Psują się, brzydkie ma liście, już prawie nie ma, zanikają, a u nas takie ładne, no, ale to dziwne aż, bo nie zawsze tak jest. Ten sezon jest zły dla arbuzów, jak u mnie, mazowieckie województwo, a tu pomidory, no nie wiem, albo takie odmiany, diabli wiedzą. Teraz Państwo, moi, czerwony krem Dendrika, to nie jest koktajlówka, jak tu napisałam. No, tak myślałam, nie doczytałam. Oto opakowanie. Pomidor, który może zimować, jak nie popęka długo. Czerwona sliwka Bendrika. Z tym rysunkiem Mikołaja. O, i on jest do samego sufita, czyli ma tu jakieś 3 metry. Owoców sporo w kiściach. Troszkę mają zielone, jak widzę jeszcze. Zobacz. Pękają. Zielone. O Jezus. Aha, o ma. Wziąłem je to. Oj. Ajajaj. No, niechcący. No nic, cebulką pokroimy. I tu zobacz. Samo odpada. Wykręciłam. Patrzcie, no samo wręcz. Nie był dobry taki. O. Zobaczcie. Tak, pękają. Kolczyki. Duszno strasznie. Przecież tu jest chyba pod 40 stopni. Teraz. O. Szok. Ale to pamiątka jest, co by nie było. Trochę się namęczy człowiek. Zostało mało. Dobra, no to co? Żegnamy się na razie. Do widzenia, do następnego razu. Do zobaczenia. Już. Czekaj.
Chciałam powiedzieć, że odetchnęłam z ulgą, ale tu jest tak samo gorąco. Nasze małe żyto już zostało skoszone. Prawie owiec też. Przyda się jakoś ciułka, a tu zostało w kępach. I pożegnam się widokiem na słoneczniki. Kilka jest kolorów. To jest z takiej mieszanki o jesiennych barwach. Lekki wiaterek. Cynia. I został nam kolejny kolor słonecznika. I jeszcze jeden prześliczny. Zaraz zobaczycie. Obok rośnie. Wysiałam kilka odmian w tym roku. Tak jak co roku. Ale o takiej barwie miałam rok temu pierwszy raz. Teraz drugi. Cudo. Do widzenia. Zatrwian brębny. Tak, te lodówki. Oksalis. Szczawik. Jest jeszcze o różowym kwiatku i zielono-bordowych liściach. On jest dość odporny na suszę. Aż dziwię się w donicy.